Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię. Mój dzisiejszy strój nie jest przypadkowy. Założyłam taką koszulkę dlatego, że zamierzam Was zabrać w kosmos. Mamy dzisiaj do omówienia 4 książki. Jedna z nich jest to książka popularno-naukowa dla dorosłych. Jedna z nich dotyczy podobnych spraw, lecz jest przeznaczona dla dzieci. Mamy też jeden komiks oraz jedną biografię. Tak więc zaczynajmy. Pierwsza książka to Astrochaj. Jest to książka, która opowiada o tym, jak dotknąć kosmicznego pyłu. Jej autor jest astrofizykiem, który działa, pracuje w Australii. Zajmuje się propagowaniem wiedzy o kosmosie w programach telewizyjnych oraz radiowych. Robi to w sposób prawdopodobnie bardzo dobry, ponieważ ta książka, która jest wynikiem jego działalności w mediach, napisana jest w sposób bardzo przystępny, to jedna z lepszych książek, która opowiada o kosmosie, zrozumiała dla zwykłego czytelnika, czytelnika, który nie ma wykształcenia ścisłego. W tej książce autor mówi tak. Kiedy ludzie wyobrażają sobie astronoma przy pracy, zwykle przychodzi im do głowy dziwak w białym fartuchu. Na ogół biały mężczyzna w średnim wieku, który obserwuje niebo przez długą lunetę. Generalnie zajmuje się szukaniem różnych rzeczy. O, mgławica, nie zauważyłem jej wczoraj. Trzeba by ją jakoś nazwać. Może 14, 12, 44 plus 03, 12, 12, 78. Co? Nazwałem tak coś w zeszłym tygodniu. Psia kość. A nie, chwila, zniknęła. Aha, to jakiś paproch na teleskopie. Gdzie spryskiwacz? I tak dalej. Tymczasem rzeczywistość jest zupełnie inna. Od 100 lat w zasadzie cała astronomia szuka rozwiązań bardzo konkretnych problemów naukowych, żeby lepiej zrozumieć, jak funkcjonuje wszechświat. Dzisiejsze teleskopy wraz z oprzyrządowaniem to najnowsze osiągnięcia technologiczne i państwa przeznaczają fundusze na astronomię m.in. po to, by pobudzać rozwój technologii. Często też zdarza się, że teleskop i sprzężone z nim urządzenia pomiarowe znajdują się setki albo nawet tysiące kilometrów od używającego ich astronoma. Dzięki temu, że stało się to tak proste, że astronomowie nie muszą przenosić się w odległe tereny, aby obserwować kosmos, obserwujemy tak duży przyrost wiedzy oraz tak duży postęp wszelkich technologii. Ale ta książka to nie tylko książka o technologii. Ta książka daje nam odpowiedzi naprawdę na różne, bardzo ciekawe, bardzo proste czasami pytania. Na przykład, czy możemy sobie kupić działkę na Księżycu? Czy możemy wydobywać surowce z planet innych, bądź z meteorytów lub innych obiektów w kosmosie i przywozić je na Ziemię? Zastanawia się także nad tym, co to jest Terminator. Nie, to nie jest tylko i wyłącznie Arnold Schwarzenegger. To jest także pojęcie z zakresu astronomii. Ta książka prowadzi nas od naszej planety poprzez naszą galaktykę, Wszechświat. W związku z tym, im dalej w nią brniemy, tym tematyka staje się trudniejsza do zrozumienia dla człowieka, który nie ma przygotowania. Ale, tak jak powiedziałam, jest tutaj mnóstwo różnych anegdot, mnóstwo ciekawostek, mnóstwo rzeczy, które na pewno Wam się spodobają i pozwolą Wam zabłysnąć w towarzystwie, ponieważ na pewno poszerzą Waszą wiedzę na temat kosmosu. Bardzo podobną książkę napisał polski autor Tomasz Rożek. To jest drugie wydanie. Ja także mam gdzieś na półce wydanie pierwsze, które było formatowo znacznie większe. Kosmos. To jest książka dla dzieci. I w tej książce mamy sytuację odwrotną. Autor tutaj nas zabiera od Wszechświata, poprzez galaktyki, gwiazdy, planety, na Ziemię i na końcu zastanawia się, czym jest życie. Ta książka jest bardzo bogato ilustrowana, zobaczcie. Są tutaj i zdjęcia, są też komiksy. Co jeszcze mogę o niej powiedzieć? Jest to książka, która w bardzo przystępny sposób, prostym językiem wyjaśnia rzeczy, które być może są intrygujące dla dzieci, które właśnie zaczęły uczyć się fizyki, bądź też dzieci, które mają naturalną ciekawość świata. Na przykład, co mówię o życiu na Marsie?
28 czerwca 1911 roku w Aleksandrii w Egipcie odnaleziono kilka meteorytów z Marsa. O tym, że pochodzą z czerwonej planety, naukowców przekonały uwięzione w ich wnętrzach pęcherzyki gazu, tam występującego. Wiek jednego z meteorytów oceniono na około 1,3 miliarda lat i odkryto, że około 600 milionów lat temu, najpierw będąc jeszcze częścią Marsa, miał kontakt z wodą. Gdy pocięto go na kawałki, okazało się, że w jego wnętrzu znajdują się ślady identyczne do tych, jakie w ziemskich skałach pozostawiają po sobie bakterie. Tak więc zobaczcie, książka przeznaczona dla dzieci o kosmosie. Polecam Waszej uwadze. W pierwszej z książek, o której mówiłam, czyli w Astrohaju, jeden rozdział poświęcony jest temu, czy astronom może stanąć przed sądem. Otóż może. Historia zna takie przypadki, a najbardziej znanym z nich jest przypadek Galileusza. Galileusz żył na przełomie XVI i XVII wieku. Był to czas, kiedy wreszcie uczono się, jak odpowiednio szlifować soczewki. I Galileusz najpierw w swojej pracy właśnie zajmował się przygotowywaniem sobie soczewek. Mamy tutaj dwa teleskopy Galileusza na zdjęciu, które zaprojektował i zbudował we własnym warsztacie. Jeżeli przypominacie sobie z telewizji na przykład, jak wyglądają współczesne teleskopy, będziecie bardzo zdziwieni, jakim sprzętem dysponował Galileusz, dokonując jednego z najważniejszych odkryć. Proszę bardzo, tutaj na dole mamy takie dwie cieniutkie rureczki, które są właśnie teleskopami używanymi przez Galileusza. Co takiego odkrył Galileusz? On potwierdził teorię kopernikańską. Teorię, która, jak wiemy, twierdzi, że to nie Słońce krąży wokół Ziemi, lecz i Ziemia wokół Słońca, a wraz z Ziemią również inne planety. Galileusz zdobył na to niezbite dowody i w związku z tym został postawiony przed obliczem inkwizycji, która to postanowiła go skazać za podważanie Pisma Świętego Biblii. Proces Galileusza rozpoczął się 12 kwietnia, zakończył zaś 22 czerwca 1633 roku. Same przesłuchania odbyły się podczas trzech rozpraw. Papieską decyzję uzyskano 16 czerwca, a sam wyrok ogłoszono 6 dni później. Mimo że kluczowe zarzuty dotyczyły nieposłuszeństwa wobec zakazów Kościoła, żadne inne wydarzenie równie jasno nie ukazało starcia pomiędzy naukowym rozumowaniem a władzą religijną. Echa tego procesu wybrzmiewają po dziś dzień. Inkwizycja, a raczej Kongregacja Świętego Oficjum, składała się z 10 kardynałów mianowanych przez papieża. Przesłuchaniami kierował komisarz generalny, przyszły kardynał dominikanin Vincenzo Maculani, który był architektem. Czego jeszcze dowiedziałam się z książki o Galileuszu? Otóż tego, że w XVI-XVII wieku naukowcy parali się jedynie myśleniem. Oni nie przeprowadzali żadnych eksperymentów. Galileusz, który właśnie był empirykiem, który budował różne konstrukcje, żeby zbadać to, co sobie wymyślił i znaleźć potwierdzenie swoich teorii, był uważany za dziwaka, za człowieka trochę jakby nawet niespełna rozumu, ponieważ absolutnie nie powinien zajmować się żadną pracą fizyczną, jeżeli chciał być postrzegany jako człowiek poważny, jako poważny naukowiec. Po drugie, Galileusz był człowiekiem przekornym. On już wcześniej dostał zakaz wszelkiego powoływania się, wspominania w ogóle traktatów kopernikańskich. Natomiast był człowiekiem upartym i opublikował swoje wnioski, które potwierdzały właśnie teorię kopernikańską, co naraziło go na proces przed oficjum. Tak więc, jeżeli chcecie poznać realia i świat, w jakim tworzył, w jakim pracował Galileusz, bardzo Wam polecam tę książkę. Aczkolwiek, mimo moich nadziei, ta książka zawiera dość dużo informacji, dość szczegółowych, dotyczących właśnie spraw naukowych. Więc jeżeli macie jakieś podstawy naukowe, jeżeli macie wykształcenie
ścisłe, na pewno więcej zrozumiecie z tej książki niż ja. Ja skupiałam się na tych wątkach autobiograficznych tego uczonego, ponieważ one najbardziej mnie interesowały. I jeszcze jedna książka, która na pewno się spodoba i młodszym, i dorosłym. Ja jestem zachwycona tym wydaniem Podróży siódmej na podstawie Stanisława Lema. Jest to komiks. Komiks, który opowiada o podróży jednego astronauty przez kosmos. On leci samotnie i któregoś dnia dochodzi do awarii. Astronauta traci fragment steru. W związku z tym jego rakieta, jego pojazd kosmiczny robi się niesterowny. Po prostu leci gdzie chce. Oczywiście ten astronauta jest przygotowany na taką okoliczność. On ma narzędzia, on ma części zamienne, może to sobie sam naprawić. Ale okazuje się, że żeby to naprawić, właśnie potrzebuje jeszcze jednej ręki, jeszcze jednego człowieka. I kiedy tak leci tym nieustabilizowanym torem, wlatuje w obszar, który jest bardzo niebezpieczny. Astronautom odradza się latanie w tamtym kierunku, ponieważ są tam różne wiry i dochodzi do różnych dziwnych sytuacji. I tak samo właśnie się dzieje na statku tego astronauty. On wlatuje w wir i nagle okazuje się, że czas się cofa. Nagle na jednym statku kosmicznym jest on oraz również on, ale sprzed na przykład 2 dni. I kiedy tak lata, w pewnym momencie jest ich już 3. Później jest ich 4, 10 i nawet 10. Nie mogą się za nic dogadać. Nie są w stanie dojść do porozumienia. Co się później stanie? Przeczytajcie sami, jak ta sytuacja została rozwiązana. Zobaczcie też, jak pięknie wygląda ten komiks. Jak on jest pięknie ilustrowany. Naprawdę jest wielka przyjemność go czytać i oglądać. Oraz wielka przyjemność zobaczyć, że opowiadanie naszego polskiego autora jest tak dobrze znane w świecie, jest tak cenione, że nawet powstał tak piękny komiks na jego podstawie. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do przeczytania którejś z tych książek, być może wszystkich. Dajcie mi znać, jak Wy zapatrujecie się na taką tematykę, czy to Was pociąga. Bo mnie to pociąga od zawsze. Ja mimo tego, że niektórych rzeczy nie rozumiem, ponieważ nie mam odpowiedniego przygotowania, to często sięgam po tego typu książki, żeby po prostu dowiedzieć się więcej. Rzadko czytam literaturę science fiction, ale dlatego zrobiłam wyjątek. Uwielbiam też Marsjanina, także też Wam bardzo tę książkę polecam. Chyba, że oglądaliście film, to nie ma sensu czytać książki, bo on jest bardzo blisko z powieścią. Dajcie mi znać, czy skusicie się na którąś z tych książek, ewentualnie napiszcie mi, co jeszcze powinnam przeczytać, co jest fajnie, przystępnie napisane i dotyczy właśnie kosmosu, podróży kosmicznych, badania kosmosu. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia już niedługo. Pa, 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 pa.